Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Żarłok TV. Witam w nowej miniserii Żarłok TV, gdzie suchar po sucharze zajadam, recenzuję i opowiadam suchary. A dzisiaj spróbujemy. Pełnoziarniste sucharki mini firmy Sonko. A swoją drogą, wiecie, co się najlepiej sprzedaje na warzywniaku? Niezłe, niezłe. Ciekawsze niż zwykłe. Bestseller! Poważnie tam przed telewizorami, bo to jest rzetelny program o jedzeniu. Mnie takie suchary bardzo smakują. Można sobie z nich zrobić niezłe koreczki. O, na przykład pyk z bazylią. Moja ocena 7,5 na 10. Niech się cieszą w tym Sonko. A wy się nie cieszcie tak przed tymi telewizorkami waszymi w laptopkach. Tylko, jeżeli jedliście tego typu suchary, to koniecznie dajcie znać, jak wam smakowały takie suchary. I napiszcie w komentarzach jakiś dobry suchar jedzeniowy. Bo jak nie, to ten banan jest mi świadkiem, że przyjdę tam do was. I już nie tylko z takim bananem. I przyjdzie kolej na was. Żarłok TV. Przed spożyciem zapoznaj się z treścią składu dołączonego do opakowania, bądź skonsultuj się z opinią żarłoka, gdyż każdy produkt niewłaściwie oceniony może powodować zgagę lub kata moralnego.